Ty słyszałeś, że ma być nowy nauczyciel z WF-u? Tak? A kto to? A nie wiem, nie znam gościa. Jesteśmy na planie zdjęciowym najlepiej oglądanego serialu w Polsce, czyli Szkoły. To jest szkoła Adama Mickiewicza i zobaczycie, jak wszystko wygląda zza kulis. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się wkręcić dzieciaki, że jestem nowym nauczycielem. Myślicie, że to łykną? Dobra, jesteśmy właśnie na planie szkoły. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. To zza kulis to inaczej wygląda niż w telewizji, zawsze. Jakieś dziecko wpakowali do góry nogami do worka. Nie, to chyba nie dziecko, to nauczyciel. Ładne mam skutki, mój drogi. Reżyserze życia. Aha. Dobra, odkładamy te rekwizyty. Otwieraj, otwieraj. Zamknęli mnie w szatni. Czy to jest tak, że TVN kupił kurtki i powiesił tutaj i one są tu cały czas, czy one się zmieniają w kadrach? A myślisz, że ktoś ma taką pracę, że przychodzi tutaj na przykład, robi taką finale? Żeby w kolejnym ujęciu nie było takiego samego ujęcia? Mnie zawsze zastanawia, czy ktoś ma tą pracę od scenografii i dba o takie szczegóły. Ty słyszałeś, że ma być nowy nauczyciel z WF-u? Tak? A kto to? A nie wiem, nie znam gościa. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Co to jest za sala? Polonistyczna. Polonistyczna. Polski? Dobra, a kto z Was woli WF zamiast polskiego? No dobra, to zmieniamy zajęcia w takim razie. O czym będą dzisiejsze zajęcia? Zdrowy tryb życia. Zdrowy tryb życia? To co ty wiesz na temat zdrowego trybu życia? Trzeba trzymać odpowiednią dietę. A wolno rzucić gumę w czasie zajęć? No nie bardzo. A wolno? W czasie WF-u najlepiej jest rzucić gumę. Ja się spóźniłam. Nie no, proszę cię, chodź tutaj. Chodź, będziesz chyba no, musiała troszeczkę pomóc tutaj. Dobrze. Co wiesz na temat zdrowego trybu życia? Wszystko. Co wszystko? Dobra. A czy wolno rzucić gumę w czasie zdrowego trybu życia? No nie. No nie. Ale słuchajcie, żucie gumy jest bardzo dobre, dlatego że rozgrzewa. Wiedzieliście, że żując gumę rozgrzewacie całe ciało? Więc na moich zajęciach możecie rzucić gumę i robić balony. Umiesz rzucić balona? Za mało mam gumę. Rób balona. A kto mu dorzuci gumę? Macie jeszcze jakieś gumy do rzucia? Nie. Masz, no, widzę, że masz. Dobra. To zrobimy challenge. Ile gum do rzucia jesteś w stanie zjeść? A ja to kupię ci tą paczulkę. Ja potrafię całą 24. 24? Ale on da radę, czy ty dasz radę? Ja dam. No dobra, no to zmieniamy. Dobra, dawaj, chodź. Dobrze, to to jedziemy, słuchajcie, ale to, który szybciej zje, czy który zrobi szybciej balona z tych 24 gum? Balona. Balona? Tak. Dobra, to zrobimy nie, tak. To szybciej. To ten z was, który szybciej zrobi balona, będzie zwolniony z WF-u do końca roku. Dobra, i teraz tak. Jak macie na imię? Bartek. Kuba. Bartek i Kuba, dobrze. Potrzebujemy Bartka i Kubę. I teraz będziemy dawać kreski, a wy będziecie obstawiać, kto wygra. Bartek. 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 Też Kuba, no on jest szalony. Pamiętacie, w których grupach jesteście, tak? Przegrana grupa robi 10 przysiadów. Nie! Tak! 10 pompek, 10 pompek. Pompek. Ale mam dla was wspaniałą wiadomość. No bo przegrany z nich też będzie robił 30 pompek. Nie! Dobra, słuchajcie, to jedziemy. Na 3-4 głośno liczymy. 3, 2, 1 i wtedy. I jest moment tak, muszą przegryźć gumę i zrobić balona. 3, 2, 1! Start! Jedziemy, jedziemy! Wszystkie musicie... Bartek! Kuba! A nie jest tak łatwo, co? Nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo. No to co z tym balanem? Przeszute? Jedziemy? Coś takiego. Po 7? 6-7. No. A? No to jest chyba niezaliczone, co? Nika tam od góry. No, zaliczone czy nie? Nie! Nie, musisz się utrzymać chwilę, tak? Ja też uważam, że powinno przynajmniej strzelać. Nie wiem! Ten rzecz. Dobra, dobra. Jak dla mnie jest. Było. Ogromne brawo. Ogromne brawo. A jedziemy. Zwycięzcą tego konkursu jest kto? Bartek! Bartek! Teraz będzie wasz ulubiony moment, bo ci, którzy głosowali na Kubę, idą ze mną i ze mną niestety będą robić te przysiady. Chodźcie. Cztery, głośno, jedziemy. Raz, dwa, trzy, równo. Cztery, już pięć, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze 20. No jeszcze 20. A, luzik. Ale raz. Nie kosztuj. Liczysz. 3. 4. Ale kica, co? 5. 6. 18. 19. I 20. Dziękuję, powstanie. No dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Ty chyba będziesz miał po prostu wolne z matematyki do końca roku. Jeżeli wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie i mówcie, jeżeli chcielibyście, żebym ponownie pojawił się na planie szkoły. Do zobaczenia. Subskrybujcie podsub bloga. Teraz. Czekamy. Szybko. Już?